Przed nami jedna z najbardziej kolorowych imprez w Polsce. Od 15 do 17 września Skierniewickie Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw. Wielobarwna parada, fiesta balonowa, targi ogrodniczo-rolne, wystawy florystyczne i tony pachnących jabłek. A do tego trzydniowa festiwalowa scena z darmowymi koncertami. W ramach piątkowej alternatywy Mr. Polska, Żabson, Gibbs oraz Avi. A w sobotę i niedzielę legendarna grupa Alphaville, Agnieszka Chylińska, Organek, Ania Dąbrowska, Happy Set, Ira oraz Myslowic. Partnerami strategicznymi 46. Skierniewickiego Święta Kwiatów, Owoców i Warzyw są Orlen, PKP Cargo oraz Województwo Łódzkie. 15-17 września zapraszamy do Skierniewic. Weekend pełen kolorów, smaków i brzmień, na którym nie może Was zabraknąć. Serdecznie zapraszam do Skierniewic i gorąco pozdrawiam. Prezydent miasta Skierniewice, Krzysztof Jażdżyk. Dzisiejszym gościem jest wiceprezydent Skierniewic, pan Jarosław Chęcielewski. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Święto kwiatów, owoców i warzyw zbliża się wielkimi krokami, ale skierniewiczanie są już chyba przyzwyczajeni, że u nas nie ma praktycznie ani dnia, kiedy by coś się nie działo. I wrzesień to taki gorący okres, a weekendy przepełnione różnymi wydarzeniami. Za nami zlot motocyklistów, festiwal roślinożercy, ale także sportowe wydarzenia. I oczywiście to największe, najgorętsze, czyli święto kwiatów, owoców i warzyw. I zacznę od pytania, na które wydarzenie w Skierniewicach pan najbardziej czeka? Mimo wszystko czekam na koncerty. Dlaczego mimo wszystko? Dlatego, że rzeczywiście wybór dla mieszkańca Skierniewic jest ogromny, tak uważam. Myślę, że targi ogrodniczo-rolne ze targami zdrowej żywności w Ośrodku Sportu i Rekreacji są niezwykle atrakcyjną ofertą, a w tym roku przygotowujemy rzeczywiście odsłonę bardzo świeżą, myślę, że jeszcze bardziej atrakcyjną. Także jest to wydarzenie, które też uważam skupia uwagę moją, ale zakładam, że wielu mieszkańców również. Jest takim, myślę, znakiem dla każdego mieszkańca też ścieżka po strefach handlowych, po stoiskach branżowych i wszelkich stoiskach, które zapewnia w swojej strefie handlowej Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw. Pamiętam, że zawsze był taki niepisany obowiązek, ale też dobry zwyczaj, żeby wszystkie te stoiska odwiedzić i zawsze coś nabyć do ogrodu przydomowego. A koncerty same w sobie zawsze przyciągały uwagę, a przy tak atrakcyjnej, bogatej ofercie, jaka jest, to wręcz czeka się, odlicza się dni, godziny do tych ulubionych artystów. A skoro mowa o ulubionych artystach, to na kogo najbardziej pan czeka? W tym roku najbardziej czekam na Irę i Organka. To są z tej puli zaproponowanych przez nas artystów moi ulubieńcy i z pewnością będę na tych koncertach, jeżeli obowiązki na to pozwolą, bo siłą rzeczy też od pewnego czasu troszeczkę inaczej należy rozkładać siły i terminarz godzinowy i dzienny. Akurat mówię o sobie w tej chwili, jeżeli chodzi o Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw. Pamiętam koncert Iry sprzed wielu lat w Parku Miejskim jeszcze w ramach Święta Kwiatów, na którym byłem. Historia zespołu i kariera tej grupy toczyła się dalej. Różnie to bywało, ale zespół gadowskiego, zakładam, jest ciągle w dobrej formie. Zresztą takie sygnały dochodzą, a Organek no to jest w tej chwili ekstraklasa, więc nie mogę się doczekać. O tym, w jakiej formie są artyści, utwierdzimy się 15, 16, 17. 17 września. W tych dniach właśnie koncerty na scenie głównej. Mamy też scenę taneczną przy Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach. Ja wrócę do tych obowiązków, bo mam nadzieję, że wszystkie są bardzo przyjemne podczas Święta Kwiatów, Owoców i Warzyw, ale wśród tych obowiązków są między innymi spotkania z włodarzami ościennych miast, także wyższych struktur, czy wojewódzkich, czy rządowych. Jakie są głosy wśród właśnie włodarzy, nie wiem, może Łowicza, okolic, jak odbierają nasze święto? Bo wśród mieszkańców mówi się, że to Skierniewicka jest największą i najbardziej barwną imprezą w regionie. Mogę potwierdzić i myślę, że przede wszystkim w kuluarach śmiało też inni samorządowcy o tym powiedzą. Nie tylko podczas święta, ale właściwie przez cały rok mamy jako włodarze miasta kontakt z burmistrzami, prezydentami, zwłaszcza miast regionu województwa łódzkiego, więc to nie tylko Łowicz, ale myślę, że i też Tomaszów, Sieradz, Piotrków, Radomsko, sława Święta Kwiatów, Owoców i Warzyw w Skierniewicach jest bardzo silna i wszyscy doskonale o tym wiedzą, z jakim rozmachem planujemy to największe w naszym mieście coroczne wydarzenie. Chętnie przyjeżdżają. Wiem, że mieszkańcy z tych miast również korzystają z naszej oferty. Zresztą to widzimy po rejestracjach, widzimy po komentarzach
słyszymy po komentarzach. I tak jak powiedziałem, nie tylko podczas święta, ale odbija się ono zawsze szerokim echem później przez cały rok, bo kiedy mówimy i rozmawiamy o piknikach, o imprezach plenerowych, ale też o takich miejskich, dużych wydarzeniach, to zawsze dużo się mówi o święcie kwiatów w całym województwie, a mamy gości, wiemy, że nie tylko z regionu, ale całego kraju. Do tej pory ci goście przyjeżdżali tylko w jeden weekend wrześniowy do Skierniewic. W tym roku festiwal roślinożercy tydzień wcześniej, weekend wcześniej, 9-10 września. Mamy mnóstwo jarmarków, pikników rodzinnych i tam ta zdrowa żywność nie jest chyba aż tak propagowana jak w Skierniewicach, więc nie tylko potwierdzamy to, że jesteśmy stolicą nauk ogrodniczych, ale też wszystkie programy profilaktyczne, prozdrowotne, które mają miejsce w Skierniewicach, mają też chyba taką kulminację w trakcie festiwalu roślinożercy. Tak, jest tych wydarzeń sporo. Festiwal roślinożercy to coś, co nadało jeszcze dodatkową markę i smaczek, nomen omen, naszemu świętu. Myślę, że to jest dobra propozycja i już się sprawdza. Taki jest przynajmniej w moim mniemaniu oddźwięk ze strony mieszkańców. To sprawdzona propozycja, to święto naprawdę będzie trwało już tydzień, proszę Państwa. Chociażby przez fiestę balonową trwało już dłużej, można by tak rzec. To będzie to coś do powtórzenia, tak jak z rozszerzeniem strefy koncertowej o jeden dzień, tak z przyspieszeniem w tej kwestii promocyjnej poprzez festiwal roślinożercy. Jest dużo wydarzeń promujących zdrowy styl życia, dietę warzywną, dietę owocową, zwracanie uwagi na ekologiczne odżywianie się. I czy to targi zdrowej żywności, czy festiwal roślinożercy, czy mnóstwo akcji profilaktycznych promujących zdrowy styl życia, u nas śmiało możemy powiedzieć, że jest dużo przez cały rok. I to też chyba dowód na to, że Skierniewice o mieszkańców dbają cały rok, bo te programy zdrowotne, profilaktyczne odbywają się też w szkołach już od najmłodszych lat. Ja nawiążę jeszcze do tego, że włodarze, przyjeżdżając do Skierniewic, bardzo często chcą podejmować współpracę z miastem, ewentualnie z instytucjami, spółkami miejskimi, które zajmują się tymi tematami ekologicznymi, warzywnymi, roślinnymi, między innymi Centrum Przetwórstwa. Więc tu województwo łódzkie prężnie działa i ma plany wobec naszego skierniewickiego Centrum Przetwórstwa. Instytut Ogrodnictwa będą miały swój znaczny udział w Święcie Kwiatów, Owoców i Warzyw oraz w Festiwalu Roślinożercy. Ale naszą rozmowę zaczęłam od tego, że w Skierniewicach bardzo dużo się dzieje i nie ma dnia, żeby nie było jakiegoś wydarzenia. W ostatnim czasie pojawił się program Gramy, Wygrywamy. Czego on dotyczy i jak mieszkańcy mogą wspomóc działania naszych sportowców? Tak, przy okazji duże podziękowania dla wszystkich z Państwa, którzy bierzecie udział w naszych imprezach sportowych i rekreacyjnych, bo przez cały rok dajecie świadectwo temu, jak ważny jest sport i rekreacja, czy to rajdy rowerowe, czy triatlon, czy inne wydarzenia. Natomiast cenna inicjatywa, która jest na bieżąco, do 18 września, proszę Państwa, trwa ta akcja, z inicjatywy klubów sportowych UKS Nawa Skierniewice oraz Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Skierniewicach. W akcji Gramy, Wygrywamy na stronie www.gramywygrywamy możemy wpisywać kody produktów, które nabędziemy w kolekturach Lotto. Lotto znane jest ze współpracy, jeżeli chodzi o Fundację Lotto, ze sportowcami, ze światem sportu, często funduje nagrody, wyróżnienia, a także sprzęt sportowy i o tym sprzęcie tu mówimy. Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału, a więc jeżeli ktokolwiek z Państwa nabędzie los czy inny produkt w kolekturze Lotto, należy wpisać kod z tego kuponu na stronie www.gramywygrywamy.pl. Każdy głos, każdy kod wpisany przez skierniewiczanina na rzecz naszych dwóch klubów sportowych może zaowocować zakupem sprzętu sportowego, a w zasadzie boksów i szafek na sprzęt sportowy do pływalni miejskiej Nawa w Skierniewicach. Sprzętu mobilnego, który z pewnością w najbliższej przyszłości wykorzystamy na nowej pływalni w Skierniewicach, której budowy plany są zaawansowane. Także zachęcam do wzięcia udziału w tej akcji. Cały projekt wynosi około 65 tysięcy złotych. Miasto również swoją cegiełkę do tego przykłada. Zachęcam, wesprzyjmy naszych sportowców. Zwłaszcza, że odnoszą ogromne sukcesy w dziedzinach wodnych, sportowych. Tutaj możemy się poszczycić. Praktycznie z każdego konkursu, z każdych mistrzostw wracają z medalami, stają na podium, więc tym bardziej to jest chyba taka też forma wdzięczności mieszkańców dla naszych sportowców. Panie prezydencie, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję.
Przed nami jedna z najbardziej kolorowych imprez w Polsce. Od 15 do 17 września Skierniewickie Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw. Wielobarwna parada, fiesta balonowa, targi ogrodniczo-rolne, wystawy florystyczne i tony pachnących jabłek. A do tego trzydniowa festiwalowa scena z darmowymi koncertami. W ramach piątkowej alternatywy Mr. Polska, Żabson, Gibbs oraz Avi. A w sobotę i niedzielę legendarna grupa Alphaville, Agnieszka Chlińska, Organek, Ania Dąbrowska, Happy Set, Ira oraz Myslowic. Partnerami strategicznymi 46. Skierniewickiego Święta Kwiatów, Owoców i Warzyw są Orlen, PKP Cargo oraz Województwo Łódzkie. 15-17 września zapraszamy do Skierniewic. Weekend pełen kolorów, smaków i brzmień, na którym nie może Was zabraknąć. Serdecznie zapraszam do Skierniewic i gorąco pozdrawiam. Prezydent miasta Skierniewice, Krzysztof Jażdżyk.